Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak wygląda zawód lakiernika. Jest ze mną Pan Sylwester, czyli mistrz w tym zawodzie, tak? Witam. Tak. I od czego dzisiaj zaczniemy? No co, Wojtku, chciałbym może zademonstrować Wam, jak, na czym polega proces lakierowania. Nie jest to tak łatwe, jak się większość osobom może wydawać, więc myślę, że dobrze byłoby przejść do warsztatu, żebyśmy zobaczyli, jak technologicznie to wszystko wygląda, ile to wymaga czasu, dokładności i wtedy spróbujesz swoich sił. Super, to przechodzimy do warsztatu. Jeżeli weźmiesz dłonią, przejedziesz, nic nie czujesz. Ciok. No i fajnie. Kurde, ciąłem było równo. 50 to będzie. Nie tak. Tu naciskasz. Coś mam chyba... Poczekaj. Przedmuchaj, odmuchaj, umyj. Experience, doświadczenie. Włodek, przestań! Teraz chciałbym Ci w praktyce pokazać, jak należy go naprawić i przygotować do lakierowania. Tu ta płaszczyzna wydaje się idealnie prosta. No przejedź tak, dłonią, zobaczysz ten paproch. Czujesz no tak, go? No czuję, tu. No. I na tym rzecz polega, że musimy to zrobić w sposób, gdzie nie będziemy nic czuli. Takie doraźne, punktowe, praktycznie każdy lakiernik sobie poradzi z tym. Okay. W przypadku znacznych uszkodzeń, czyli gdy masz całą krawędź uszkodzoną, zagniecioną, brak Ci profili, wtedy wspomagasz się blacharzem. Pokażę Ci taki przygotowany element przez blacharza. Zginął nam cały ten profil. Jego tu praktycznie nie było. I tu blacharz właśnie sobie wyprostował. Zaczynamy etap szpachlowania, docierania, podkładowanie, ponowne matowanie. Aha. I oddajemy do lakiernika. Okej, okay, a w jakim momencie jesteśmy, znaczy Pan jest w stanie powiedzieć, czy bardziej się opłaca wymienić cały element, kupić na nowy? Czy bardziej się go opłaca? Jeżeli naprawa, w przypadku przednich błotników uszkodzenie obejmuje tam 1/5, opłaca się naprawiać. Kolega Krzysztof nam zademonstruje, w jakich proporcjach mieszamy pachle. Tu mamy pierwszy składnik. I teraz dodajemy utwardzacz. Utwardzacz, tak, w niewielkich ilościach, żeby przyspieszyć proces. Okay, no to co, idziemy w praktyce zobaczyć, jak nakładamy szpachle. Skąd ta wiedza, którą trzeba mieć, posiadać właśnie, jak dobrać te wszystkie elementy, twardość i nietwardość? Czy to sobie kończy właśnie szkoły, kursy? Czy... Tak, dokładnie. Nie nauczysz się tego zawodu na pewno przez tydzień czy miesiąc. Czyli to jest bardziej praktyka, czy taka szkoła? Praktyka. Im ładniej nałożysz tą szpachlę, tym będziesz miał później mniej pracy. W tym momencie czekamy, aż ta szpachla wyschnie. A wiesz co, skorzystając z okazji, weź tą maszynę i poproszę Cię. Aha, tutaj. Jest... Wyszlifuj mi tą płaszczyznę. Dobra. Różne rysy. Ona nam pokaże, widzisz? Aha. Gdzie mieliśmy problem. Nie wiem, czy to robię dobrze, ale zostawił mnie Pan... Próbuj. Dobra. Tu już mam gołą blachę, a no, tu jeszcze... dołki. Więc teraz odłóż maszynę na chwilę. Dobra. Widzisz? Więc tu mamy te największe wgniecenia. Proszę bardzo, młoteczek i od wewnętrznej strony staraj się w tym miejscu lekko tą blaszkę podbić do góry. Gorzej, że nie widzę, gdzie stukam i nie wiem, czy... Intuicyjnie. No, już jest ciupkę lepiej. Okay. Czyli z jednej strony mógłbym tej szmatki nałożyć, żeby to wyprostować, ale lepiej... Partacze tak robią. O. Oho. Dobra. Mocno przyciśnij. O! Nie widać, że wybiłem, bo się... O co? Jest już zmiana. Blachę mamy, teraz przemyjemy. Proszę bardzo, to masz zmywacz. Tak, masz tu sobie papierkiem, to ładnie wytrzyj. Śmiało, tu widziałem jakąś rysę. Spróbuj ją od razu też wycieniować. Rozmatuj ją. Całkiem fajnie Ci to idzie. Powiem Ci, że możesz startować na ucznia. Popełniasz błąd, poczekaj, teraz Ci pokażę. Popełniłeś błąd, jak wiele osób. Chciałeś szybko. Aha. A robiąc w ten sposób, powodujesz, robisz dołki. A no tak. Musisz jak najczęściej starać się, żeby maszyna Twoja była jak najbardziej płaska. Dmuchnij trochę, chuchnij. Dobra. Jak to był papier? Jakiej grubości? Pierwszy papier możesz używać 120, 150. Im bliżej końca, tym papier dochodzi do 800. Nie wiedziałem, od jakiego zaczynamy. Tak jest. Dobrze, że spytałeś. Znaczy, że myślisz w pracy. No. Dlatego staram się to pokazywać właśnie w moich odcinkach, że warto myśleć przy tym, co się robi. Tak i teraz. Jest. No i co, mamy szpachlę i pamiętaj, tak jak Pan Krzysztof robił, staraj się po długości. O właśnie. Niżej. O tak. No już jest nieźle. I od czego zależy na przykład cena naprawy takiego elementu? Ilości dziur? Gniotów. Pierwsza sprawa i o wiele prościej robi się element, który jest płaski. Na przykład przyjeżdża 10 klientów z tym samym błotnikiem.
i każdy jest wyceniany indywidualnie. No, te ceny są porównywalne. Pytanie, czy jest uszkodzona część błotnika, czy 3/4. Wtedy ta cena wzrasta. Okej. Okay. Gdybyś miał tą szkodę w tym miejscu, myślę, że zrobiłby się w przeciągu z podkładowaniem do godziny czasu. Okej. Okay. A w przypadku takiego elementu zeszłoby ci się 3 godziny. Mm-hmm, czyli to musi mieć na uwadze przy wycenianiu danej tej, czyli... No i klient też musi się liczyć z tym, że jeżeli przeprowadza trudny temat, on musi za niego więcej zapłacić. Mm-hmm. Cena na przykład za samo lakierowanie jest inna, na przykład błotnika niż... Nie tak lakierowanie jak przygotowanie, bo ja pomalować mogę panu za 200 zł. Aha. Tylko kto go przygotuje. A. Jaka trudność jest w przygotowaniu błotnika? Uwierz mi, że 70% czasu pochłania przygotowanie elementu. Chłodność. I czas pomalowania samego powiedzmy 20 minut, nie? Samego... Nie. Bo są procesy technologiczne, które wymagają przerwy międzywarstwowe. Kładziesz jedną warstwę lakieru, czekasz, żeby rozpuszczalniki wszelkie odparowały. Jeżeli już widzisz, że ta farba ci przykryła cały podkład, przechodzisz do lakierowania lakierem bezbarwnym, czyli tak jak gdyby folię, jakbyś nałożył na to folię. Aha, czyli tych wszystkich procesów technologicznych no nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Nie tak? Przyspieszy zbyt wiele. I jeżeli masz tylko jedno auto, to proces technologiczny w naprawach kosztorysowych, on przewiduje twój czas poświęcony stricte na dotarcie takiej łatki. Nie uwzględnia czasu na wysychanie i tak dalej. Aha. I w przypadku jednego auta, gdybyś go robił według kosztorysu, no byłbyś dużo stratny. No tak, więc lepiej. Czyli ty robisz kilka... co najmniej dwa auta równolegle, tu sobie nałożyłeś, przy drugim nakładasz, no tak. Ten sobie schnie. No tak, bo jakby czekać teraz i pić kawę, no to kasa leci, nie? Czas ucieka i okaże się, że wiesz, dzień mija, a ty praktycznie przygotowałeś jeden element. Tak pracując jako taki lakiernik przez X lat, no to jesteśmy nabawieni jakichś takich... Tak, jeżeli nie używasz... Znaczy w tej chwili ludzie już zaczęli kłaść nacisk na zakładanie masek i tak dalej, co bardzo ułatwia i przedłuża życie. Najgorzej jak są tacy zawzięci, nie, bo to chwilę tylko i tak, chwila do chwili. Lat, nie? I dokładnie, tak. I po iluś latach są niestety tego konsekwencje. Czy bardziej jest senna osoba, która przez właśnie w dniu, w dzień maluje lakierem, czy wciąga, wdycha takie opary, czy jest, nie wiem, wieczorem bardziej senna, czy... Nie, tu raczej bym na to nie kładł. To gdzieś tam się odkłada wewnątrz organizmu, odsłabia może odporność, ale nie na tyle, żeby się wieczorem ścinało, bo ja malowałem dzisiaj samochód. Okej, okay, ale nie, są metody jakieś, żeby zapobiegać temu, nie wiem... Maski, tylko i wyłącznie. Maski, które uniemożliwiają, wiesz, w tej chwili kabiny dodają ci ten komfort, że tu praktycznie jest minimalne zapylenie. Okay. Gdybyśmy to samo robili w niewentylowanym pomieszczeniu i pomalowałbyś te elementy i ten błotnik, to już byś nie widział tych drzwi, do których masz wyjść. Okay. To próbujemy. Tą szpachlę, tak jak rozmawialiśmy. Ja lubię zapach takiej żywicy właśnie. No, przyjemny. Można się od tego uzależnić. No. I tego nie możemy zrobić maszyną, że tak powiem. To już musimy... Mógłbyś, ale powiem ci, prawdopodobieństwo, że wyjdzie krzywo, jest na poziomie 80%. Tak jak ja nie muszę patrzeć na, dotykać tej szpachli, żebym wiedział, gdzie jeszcze jej brakuje i co ty jeszcze musisz zrobić, nie? W końcu pan jest mistrzem, nie? Nie, ale to właśnie wynika z lat spędzonych przy obróbce. Świetnie. Rozetrzyj jeszcze te rysy bardziej. Pamiętaj, że na to masz pół godziny. Na całość, nie? No. Prostowaniem, szpachlowaniem, oklejeniem, za podkładowaniem. No i delikatnie, pomału, małym powietrzem. Małym, jeszcze delikatnie. W tej chwili dochodzimy do momentu, kiedy element naprawiany masz już zrobiony. Uh-huh. Przyjmujemy, że go zrobiłeś perfekt. Powiedz tutaj, coś ci jeszcze wzbudza twoje niepokój? Troszkę, tak. Niestety ja bym tego jeszcze się nie odważył malować. No klient mógłby być niezadowolony. To jest tak skomplikowana robota. Jest czasochłonna i tak musisz... Jak pan powiedział na początku, że wielu osobom się wydaje, że to jest proste, mówię, ale komuś tak wydaje. Jest tak dużo niuansów, o których się dowiadujesz z czasem. Przed lakierowaniem zrobiliśmy sobie kawkę i chwilkę przerwy, więc ciekawi mnie właśnie i na pewno widzów ciekawi, czy zdarzają się kobiety, które lakierują, czy raczej... Powiem szczerze, nie znałem żadnej i nie słyszałem wśród nawet moich znajomych, żeby ktokolwiek miał
dziewczynę, która lakieruje bezpośrednio. No kobiety raczej to tak pewnie z zajawki dla siebie, jak już jest kobieta się tym interesuje, ma jakiś swój samochód, to pewnie gdzieś tam jakiś tych, ale żeby tak pracować. Nie wiem czemu, ale chyba nie znam żadnej. Dziewczyny macie zajawkę na lakierowanie, odezwijcie się w komentarzu, o, napiszcie, albo jeśli faceci znacie jakieś dziewczyny, które mają takie zajawki, że lakierują, szpachlują, napiszcie w komentarzu, odezwiemy się do was, zrobimy coś fajnego. Coś po chyba, że myślisz o paznokciach. Paznokcie też już malowałem, ile zarabia lakiernik, mniej doświadczony i bardziej doświadczony. Powiem tak, w tej chwili patrząc na perspektywę ostatnich 20 paru lat, powstała na rynku pracy tak potężna luka, która jest w tej chwili nie do wypełnienia. Jest to zawód perspektywiczny, jeśli chodzi o zarobki. Aczkolwiek pewnych granic nie przeskoczysz. Ale myślę, że taki przedział cenowy to jest taki pułap, zaczyna się od 3, może sięgać do 6-7 tysięcy. O, to dobre. Zaraz i tak napiszę w komentarzach, chyba w Warszawie, bo jestem lakiernikiem. No niestety, no nie oszukujmy się. Nie da się tego zarobić gdzieś tam w małych miasteczkach i tylko świadcząc usługi dla ludności, bo w takich przypadkach no po prostu pan Kowalski nie ma takiej kasy, żeby wydawać nie wiadomo ile. Na rynku pracy będzie zapotrzebowanie coraz większe. W tej chwili jest globalne zapotrzebowanie i jest niedobór pracowników. Jeżeli czyli ktoś czuje... ten odcinek, oglądajcie też inne odcinki, właśnie staram się pokazywać techniczne, takie jak właśnie spawacz, mechanik, żeby was zaciekawić tym zawodem, pokazać, że można zarobić, ale trzeba mieć ten fach i tą zajawkę w ręce, tak, nie? No bo... trzeba to czuć. Tu są kolory, składowe kolory. Aha. Ma przykładowo, przyjeżdża do nas Toyota i mówi, że ma taki numer, na słupku znajdujemy taki kolor 1C0, dość popularny kolor Toyoty. Niby lekko złoty, taki szampański kolor. Więc przychodzimy do mieszalni, wybieramy sobie 1C0, ale musimy się zastanowić, który odcień pasuje, bo w przypadku tego 1C0 już mamy 3. Czyli co, to na przykład po 5 latach, po 6, po 10? Nie, w zależności. Są to różni producenci, w różnych krajach Toyota malowana. I załóżmy, w tym roczniku mogło się tam coś minimalnie zmienić. Też musimy się liczyć z tym, że lakier jest już stary, on już jest trochę pożółkły, no nie właśnie, ma tej przejrzystości, więc wtedy to już bazujemy na umiejętności człowieka, lakierka, żeby on jakoś nam ten kolor postarzał. Aha, to a brak. Najczęściej stosowanym sposobem wygubienia jest cieniowanie sąsiedniego elementu. Aha, żeby nie było widać, który czyli był malowany. Tylko... naprawiamy drzwi i cieniujemy sąsiedni element. Podchodzimy do komputerka, tu wpisujemy i wyświetla nam litanie, z czego ten kolor się składa, ile gram trzeba wlać tego, tego i tamtego. I ona pokazuje, niebieskiego wlej tyle, srebrnego dodaj trochę, czerwonego kapnij kropeczkę. I w ten sposób powstaje alchemik. Dokładnie, tak to wygląda. Okay, to przygotowujemy podkład i sobie tam mniej więcej kalkulujesz, ile potrzebujesz na dany element, razy ilość elementów. Najczęstszy, największy błąd ludzi, którzy malują gdzieś tam przypadkowo w garażach, to nieużywanie podziałek. Aha. Dolewają na oko. Na oko. I są zdziwieni, że coś im później nie wychodzi. I ilość wymieszanej farby dopasowujemy sobie do malowanego elementu, tak? Tak, czyli wiemy w zależności mniej więcej... tak jest. Dobra, przecedzone, żeby się pozbyć jakichkolwiek grudek, zanieczyszczeń. Aha, bo to był filterek taki, tak? Tak jest. Dobra. Tego. Maseczka. Zakładam maskę. BHP. Dobra, fryzurę trzeba sobie gdzieś włożyć. Tu mamy pistolet. Tak jest, powietrze. Spróbuj wyczuć najpierw powietrze, potrenuj sobie. Dobra, no i zaczynamy. O nie, nie, od połowy. A. Trzymasz przewód, musisz pamiętać, że za chwilę zrobisz jakieś nieszczęście. Aha. Więc możesz się zabezpieczyć tak. Nie śpiesz się, nie śpiesz się. O tak. I czekamy, aż to wszystko zmatowieje, zrobi się taki półmacik. I wtedy dopiero możemy nanosić następną warstwę. Kurczę, no. Na auto bym tego nie montował swoje na pewno, ale ja się bałem, tu mi już zamalowałem, tu jeszcze nie, tu no machnąłem. Tak jest. Teraz chodźmy, zobaczymy, jak to robi profesjonalista. A, no to już jest malowanie. On się nie śpieszy, no ale to jest, taką pewność się nabiera z wiekiem. Widzisz, już jesteśmy blisko, już tylko zostały jakieś smugi i świeci się nam ten nieszczęsny zaciek, zalanie, który nam tam kapnęło. Czyli za chwilę możesz się brać do nakładania drugiej warstwy. Jedziemy po kolei. Jedziemy po kolei. Nie śpieszymy się bezstresowo. Nie
Nie, poczekaj. Popełniłeś błąd. Okay. Pojechałeś za daleko, później się wracałeś. Aha. Musisz to poprawić, żebyś później nie musiał się męczyć w szlifowaniu. Proszę bardzo. Od krawędzi zaczynamy, tak jest. Nie, no, tu jeszcze nam przebijasz pachą. No, musisz poprawić jeszcze w tym miejscu. Tak, z tej strony. Bliżej pistolecik trochę i zwiększ kąt. Czyli jak masz blachę tak, to staraj się do blachy ustawiać pistolet. No i świetnie. No i super. I zostawiamy go do wyschnięcia do następnego dnia. No to cóż. Świetnie. Zaliczyłeś egzamin. Na? 4+. 4+, na pewno. No come on, no co ty pierwszego dnia chciał? Piątkę dostać? Nie, ja mówię, że ja bym sobie 4+ nie dał tutaj, dlatego mówię, że na pewno tak wysoko. Jak coś tam przyjdę, będę malował z wami. No. Podsumowując pracę lakiernika, zacznę od minusów. Minusem są na pewno szkodliwe warunki pracy oraz to, że musimy być bardzo dokładni, żeby te elementy spod naszej ręki wyszły naprawdę dobrze. A plus jest taki, że jest dużo miejsc wolnych pracy, więc jeśli jesteśmy fachowcem albo chcemy tym fachowcem zostać, na pewno znajdziemy pracę lakiernika. To cóż, dobrnęliśmy do końca. Dobrnęliśmy do końca, a na końcu zawsze no, coś muszę zarobić za tą robotę, rozumiem. Więc ile bym za taki elemencik dostał? Powiedz mi tak, jak uważasz, na ile byś sam wycenił swoją pracę i jak byś ją ocenił? Kurczę, no nie jestem do końca zadowolony. Bo... Przyjmując ogólne rozliczenie, przygotowanie takiego elementu niezbyt skomplikowanego do podkładu, można określić na 100 zł. Na 100 zł. No tak ja bym jest. Tak sobie dał 80, ale jak pan daje 100, to ląduje w naszej puszce. Myślę, że należy się. Sobie. Chęci były. Wiadomo, doświadczenie przychodzi z czasem. Ale 100 ląduje w puszce. To ja dziękuję bardzo. Dokładnie. Za możliwość nauczenia się tego zawodu i tego, że mogliśmy wam opowiedzieć, jak wygląda zawód lakiernika. Oczywiście zostawcie komentarz, jak wam się podobał ten odcinek, co sądzicie o zawodzie lakiernika, a może jesteście lakiernikiem, to napiszcie po prostu coś od siebie.